Mój znajomy zakochał się, wyobraźcie sobie, mój znajomy zakochał się i wyobraźcie sobie, w kim? W kobiecie. Zakochał się całkowicie, tak jak to było możliwe. Zakochał się w kobiecie i był gotów wszystko, wszystko jej oddać, nawet swoje własne życie. To była tak cudowna, tak wspaniała miłość, że taka miłość zdarza się tylko u Szekspira. O, może jeszcze kilku innych taką miłość opisywało. Facet był zachwycony, facet był oczarowany, facet był przekonany, że złapał więcej niż Pana Boga za skarpetki. Był przekonany, że ta miłość będzie wieczna. Wieczna, że jej, znaczy jej wiatr nie rozwieje, że będzie trwała aż do skończenia świata i jeszcze dzień dłużej. Potem się okazało, że jest troszkę inaczej, że facet nie wziął pod uwagę, że kobieta zmienną jest. I facet przeżył potworną tragedię. Przeżył potworną tragedię, gdyż ta kobieta, wyobraźcie sobie, ta najcudowniejsza, najwspanialsza miłość odeszła od niego. Po prostu wzięła i odeszła. Facet szalał z rozpaczy. Przyszedł do mnie i był gotów, już wszystko oddał, nawet życie. Był gotów wszystko jej oddać i wszystko oddałby, gdyby ona tylko tego zażądała. Nawet życie. Przyszedł do mnie i powiedział, że mu już nic nie zostało. Nawet jego życie nie ma sensu. No cóż było zrobić? Trzeba było człowiekowi pomóc. Odkorkowałem flaszkę. I razem z nim wspominałem najpiękniejsze momenty jego życia z tą kobietą, tłumacząc mu również, co dana kobieta w danym momencie życia myślała, bo kobieta myśli 10 razy więcej niż mężczyzna. I jak mu tak wyjaśniłem, co ona myślała, i opróżniliśmy flaszkę, to zapytałem go się, czy przypadkiem nie byłoby bardziej tragiczne dla niego, gdyby ta kobieta, która go zostawiła na pastwę losu i innych kobiet, które nie są ani tak piękne, ani tak mądre, ani tak sensowne, ani tak seksowne, gdyby ta kobieta teraz zrobiła jedną rzecz, tak zapytałem go się, czy gdyby ona mogła zrobić teraz dla niego coś, to czego on by chciał? I on mi wtedy odpowiedział, że on by chciał, żeby ona wróciła. I wtedy mi się przypomniało, że Bóg, jak chce ukarać człowieka za jego pychę, to spełni jego najskrytsze marzenie. Wyobraźcie sobie, że ta kobieta wróciła i dopiero wtedy zaczęła się prawdziwa tragedia.